Możemy być dumni, że przy wsparciu miasta konkurs doczekał się już 32. edycji. Z pewnością jest to tradycja, którą warto pielęgnować, bo ideą konkursu jest upiększanie naszego miasta. W ramach konkursu prowadzone są także akcje promujące ekologię i zdrowy tryb życia. W tym roku poproszono nas o przygotowanie centrów porad i dla nas głównym zadaniem jakby było, czy najważniejsze dla nas było to, żeby pokazać różne wątki działań właśnie już nie kwiatowych, a miejskiego ogrodnictwa w przestrzeni miejskiej. I takie właśnie centra porad chcieliśmy stworzyć, które pokażą mieszkańcom, że przy działaniu, że poprzez działanie kwiatami mogą się spotkać i tak naprawdę poznać z miastem czy z sąsiadami. W tym roku wprowadziliśmy 3 takie główne kategorie, czyli zieleń indywidualna, zieleń, o którą dbają firmy, instytucje oraz działania sąsiedzkie. Jest przyjemnie, ja lubię popatrzeć, sąsiedzi lubią popatrzeć, jak jest ładnie, a nie zarośnięte krzakami. Warszawianki, to nie wiem, może to jakoś inaczej, ale niektórzy mówią inaczej, ale to przeważnie warszawianki, malwy, no i byczki, albo znowu to inaczej też tam jakoś. Aksamitki mówią na to, albo byczki. No to nie peony, tylko jak one się nazywają? Georginie. Poszczególne klasy biorą udział w zajęciach, na zajęciach przyrody, przychodzą do ogrodu i robią konkretne prace sezonowe. To są takie prace, gdzie dzieci po prostu mają swoje konkretne rośliny, konkretną grządkę, każda klasa, i one się ją opiekują, czasami przynoszą w porozumieniu z rodzicami, przynoszą rośliny, które tutaj wspólnie sadzimy. Jakieś 8-10 lat temu tutaj my postanowiłyśmy przed naszymi blokami zrobić porządek i też mieć jakieś ogródki. Z przyjemnością się tym zajmuję. Usadzam kwiatki w serpentynkach, w kółeczkach. I też różne rodzaje, także cieszą oko, no, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bo jest to różnorodność kwiatów, które kwitną, no, w różnych porach roku. Sąsiedzi są bardzo dumni z tego, bo wszyscy znajomi, rodzina, którzy do nich przyjeżdżają, to są zachwyceni miejscem, w jakim oni mieszkają. Warszawskie Centrum Edukacji Przyrodniczej jest obiektem, w którym pokazujemy dzieciom i młodzieży świat zwierząt i roślin. I ponieważ prowadzimy to od wielu lat, propagując tą ideę takiego bezpośredniego kontaktu, zostaliśmy zachęceni do tego, żeby wyjść z tymi naszymi obrazem poletek szerzej i żeby pokazać wszystkim mieszkańcom Warszawy, nie tylko dzieciom i młodzieży, że jest taki zaczarowany świat, w którym w symbiozie żyją rośliny, zwierzęta, i że dzieci, które tu przychodzą, mogą patrzeć na to przemijanie, na to, jak te rośliny rosną, jak dojrzewają, i mogą poczuć ten związek swój z przyrodą i poczuć, że są elementem przyrody. Bardzo się cieszę, że miasto może wspierać aktywność lokalną mieszkańców. Konkurs wpisuje się też w inne działania miasta na rzecz ekologii, takie jak rozwój ścieżek rowerowych, dbanie o czystość nad Wisłą, a wyrazem naszych dążeń jest podjęcie starań o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2017 roku.